Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz miasto Rybnik są partnerami projektu StratKid Plus, finansowanego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Aktualna edycja programu służy rozwojowi narzędzi zrównoważonego posiłku publicznego, w tym m.in. promowania picia wody kranowej. Jak ważne jest prawidłowe nawodnienie dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Ale tam, gdzie to możliwe, picie wody kranowej małymi porcjami w ciągu całego dnia to dbałość nie tylko i wyłącznie o nasze zdrowie, ale także o środowisko i społeczną odpowiedzialność zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Zatem picie wody kranowej to po pierwsze dobry stan zdrowia, po drugie mniej śmieci w koszu, a po trzecie więcej pieniędzy w kieszeni. Zatem pijmy kranówkę nie tylko na zdrowie. Nie każdy z nas, odkręcając kran, pamięta, że dostęp do wody pitnej w dzisiejszych czasach to przywilej. Ponad 2 miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do wody wodociągowej. Właśnie z tego powodu, między innymi z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku przypomina o zaletach rybnickiej kranówki, którą można pić bez przygotowania i bez filtra. Jakie są jej atuty? Jest regularnie badana przez nasze laboratorium, a więc jest bezpieczna dla zdrowia. Jest zawsze świeża, bo nigdy nie była w plastiku. A co najważniejsze, jest tania. 1 litr rybnickiej kranówki kosztuje obecnie mniej niż 1 grosz. Od lat prowadzimy kampanię zachęcającą do picia wody z kranu. Czy to organizując konkursy, czy też dni otwarte dla dzieci i młodzieży. Aby przekonać się, jakim skarbem jest woda z kranu, zapraszamy wszystkich chętnych do gry miejskiej pod nazwą Wpław po skarb. Jest to gra mobilna, wystarczy naładowany smartfon i włączona lokalizacja. Pobrać grę można z naszej strony internetowej www.pwik-rybnik.pl. Kolejnym sposobem przekonania się, że woda z kranu jest super, są poidełka w rybnickich szkołach, które wodociągi udostępniły 22 szkołom w ramach naszej kampanii zachęcającej do picia wody z kranu. Tego typu urządzenia są również dostępne w centralnych punktach naszego miasta, a więc zachęcam mieszkańców do korzystania z nich od wiosny do jesieni. No i oczywiście nasz hit, czyli wodomat, który oferuje wodę z własnego ujęcia rybnickich wodociągów w kilku wersjach, z gazem, z sokiem, w wersji podstawowej. Nic tylko korzystać, oczywiście z umiarem, do czego serdecznie Państwa zapraszam. Pewnie większość z nas widziała mieszkańców Polski, którzy w różnych miejscach z baniakami podjeżdżają pod miejsca, gdzie jest źródlana woda. Tak intuicyjnie szukamy tego, co dla nas najlepsze. W Rybniku właśnie dlatego, realizując cel 12 Agendy 2030, który się nazywa Zrównoważona Konsumpcja i Produkcja, promujemy picie wody z kranu, bo nasza woda z kranu jest tak samo wartościowa jak ta woda źródlana. Mało, jesteśmy w centrum Rybnika, a tutaj mamy źródlane ujęcie wody, z którego mogą korzystać mieszkańcy. O naszym wodomacie dowiecie się w innym materiale. Ale to, co wam chciałem powiedzieć teraz, to jest Dzień Środowiska. Nasza młodzież, nasze dzieci z Rybnika, dzięki zaangażowaniu Biblioteki Miejskiej, miały okazję wziąć udział w takim wydarzeniu, w ramach którego promowano picie wody z kranu, pokazywano, jakie woda daje możliwości i zachęcano do picia wody właśnie kranowej, żeby nie generować większej ilości odpadów. Przecież plastik jest ropopochodny. Po co nam to w środowisku?